Premier ministre. J'ai entendu Monsieur le Président Barroso parler de la communauté des valeurs partagée par la Pologne et l'Union européenne. Ces valeurs passent notamment par la non-discrimination, basée sur la race, la religion ou les options sexuelles. Alors je voudrais savoir si aujourd'hui, puisqu'on parle de fête aussi, vous vous êtes engagé à lutter contre ces discriminations par des fêtes, par des actions précises, par exemple initier des poursuites contre la radio antisémite Radio Maria ou par la promotion des droits homosexuels en Pologne. No słusznie pan stwierdził, że w Polsce osoby o tego rodzaju preferencjach mają wszelkie prawa. Ja chciałem poinformować i pana, i państwa, że w Polsce nie ma w ogóle tradycji prześladowania osób o odmiennych preferencjach seksualnych, że polski kodeks karny zniósł kary w 1932 roku, a więc nieporównanie wcześniej niż w innych państwach europejskich, że przez dziesięciolecia o różnych osobach, w tym osobach także bardzo znanych i prominentnych, świetnie wiedziano, że to homoseksualiści i że żyją w tego rodzaju związkach i nikt z tego nie robił żadnego problemu. Dzisiaj mamy kluby homoseksualne, organizacje homoseksualne, czasopisma homoseksualne, powieści, taki cały nurt w literaturze homoseksualnym. I to wszystko normalnie funkcjonuje. Nikt tego w najmniejszym stopniu nie ogranicza, czyli to jest problem cokolwiek wymyślony. Powtarzam, nie ma w Polsce żadnych ograniczeń, także jeśli chodzi o awans polityczny. Ja oczywiście, bo taki jest polski obyczaj, w żadnym razie nie mogę tego personifikować, ale w Polsce ludzie o tego rodzaju opcji no, zajmują bardzo wysokie stanowiska w życiu publicznym i żeby było jasne, to są ludzie także prawej strony, nie tylko lewej. A więc to jest sfera medialna, nierealna i właściwie tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi antysemickie, no tutaj w Polsce mamy ograniczenia prawne, także prawo karne zakazuje tego rodzaju wypowiedzi. Ale jeśli chodzi o to, co dzieje się na antenie Radia Maryja, przynajmniej w ciągu ostatnich lat, to rzecz sprowadza się do tego, że ponieważ to jest radio interaktywne, tam ciągle telefonują słuchacze, wobec tego czasem w wypowiedziach tych słuchaczy zdarza się jakaś taka wypowiedź, zresztą też nie mająca charakteru agresywnego, ostrego i jest natychmiast korygowana przez prowadzącego ojca, czyli zakonnika. Jeśli ktoś kontynuuje tego rodzaju wypowiedź, to po prostu połączenie jest przerywane. Naprawdę ten problem w tej chwili nie istnieje. Być może, że ileś tam lat temu, w połowie lat 90. to zdarzało się częściej. Ale mamy dzisiaj, proszę państwa, do czynienia z wieloma zjawiskami pozytywnymi. Już pomijając to, że Polska ma świetne stosunki z Izraelem, ośmielę się powiedzieć, że może jedne z najlepszych ze wszystkich państw europejskich, ze wszystkich państw Unii Europejskiej, to także nawet przedstawiciele marginalnych ruchów, które kiedyś, przynajmniej jeżeli chodzi o swoje tradycje, były związane z jakąś tendencją antysemicką, tą swoją postawę zmieniają i demonstrują postawę zupełnie nową. No, trudno, żebyśmy z tego powodu się martwili albo żebyśmy im mówili, że nie mają prawa zmienić zdania, ponieważ jest to zmiana na lepsze. Bardzo bym prosił, żeby państwo nie wierzyli w mit Polski antysemickiej, ksenofobicznej, homofobicznej. Zapraszam każdego z państwa do Polski, żeby tam choćby parę dni pobyć i od razu państwo się zorientują, że to jest kompletna nieprawda. Mogą państwo odwiedzać różne kluby, czytać albo przynajmniej widzieć, jeżeli państwo nie znają polskiego, różne czasopisma. Niczego złego tu państwo nie zobaczą. Tylko powtarzam, na Zachodzie była tradycja procesów, prześladowań. Ja je jeszcze pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast w Polsce takiej tradycji po prostu nie było.